Witam w audycji z ratusza, a to znaczy, że jest z nami pan Czesław Frankiewicz, prezydent Suwałk. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia 5. Pytania zadaje Artur Parafinowicz, a zaczniemy od krótkiego podsumowania powyborczego. Kurz kampanii już opadł, kilka słów. Rzeczywiście, kampania już jest za nami. Jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim suwalczanom, którzy oddali na mnie głos. Cieszę się bardzo, że będę mógł prowadzić, zarządzać naszym miastem przez kolejną kadencję pięcioletnią, czyli długo. A teraz jest czas właśnie na intensywną pracę, bo pewne tematy zostały oczywiście poprzez wyniki kampanii odkładane i teraz trzeba szybko podejmować określone decyzje. Oczywiście najpierw decyzje te o charakterze organizacyjnym, bo mam dość duży klub, Razem dla Suwałk, ten klub nazywa się ostatnio, ten klub ukonstytuował, mamy nowe władze klubu w głosowaniach tajnych. Szefem klubu został Grzegorz Gorlo, może to niektórych zaskakuje, ale no, w demokracji trzeba uszanować wynik głosowania tajnych. Był jednoznaczny. Zastępcą jest Zbigniew Roman Demezer, znana osoba, a skarbniczką jest Mariola Brygida Karpińska. Taki skład jest mojego klubu, co chodzi o prezydium. Natomiast rozmawiamy oczywiście na temat Rady Miejskiej, czyli i prezydium Rady Miejskiej, jak ono ma wyglądać, co chodzi o obsadę tych poszczególnych stanowisk, przewodniczący, wiceprzewodniczący, ile tych osób na stanowisku wiceprzewodniczących, jakie komisje Rady Miejskiej, obsadę tej komisji. Tutaj trwają intensywne rozmowy pomiędzy radnymi, właśnie pomiędzy poszczególnymi klubami. No i mam nadzieję, że ta pierwsza sesja Rady Miejskiej, która odbędzie 7 maja, doprowadzi do ukonstytuowania się Rady Miejskiej, podziału tych wszystkich stanowisk. No i wtedy kolejna już sesja będzie sesją takiej normalnej, merytorycznej pracy. Oczywiście tutaj pewnie wystąpię z taką inicjatywą, bo w trakcie kampanii wyborczej wsłuchiwałem się w głosy i mieszkańców, ale również i swojej konkurencji i pewne jakieś ciekawe propozycje z ich strony też padały. Ja, tak jak powiedziałem, chciałbym być otwarty na różne opcje, na różne fajne rzeczy, które trzeba byłoby zrealizować w naszym mieście, także no tutaj też poproszę o jakąś współpracę, czy jeden klub, czy drugi, poza moim oczywiście, żebyśmy mogli razem pracować dla Suwałk, dla naszych mieszkańców. Suwalski samorząd jest po spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Jakie wieści dla miasta? Tak, odbyło się takie posiedzenie, wyjazdowe posiedzenie przedstawicieli Komisji Europejskiej. Oczywiście tutaj na pograniczu, czyli rozmawialiśmy na temat tego programu transgranicznego Interregu Litwa-Polska, ale Komisja Europejska i również z udziałem przedstawicieli Litwy, tutaj sekretariat techniczny z Wilna i przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Litwy, plus oczywiście nasze władze, przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego, plus Urząd Marszałkowski, plus okoliczne samorządy tutaj, poczynając od samorządu województwa podlaskiego, miejski samorząd, powiatowy samorząd, gminne samorządy, Augustów, Sejny. Rozmawialiśmy na temat sytuacji w zakresie realizacji programów transgranicznych. Cieszymy się niezmiernie, że środki, które były poprzednio ulokowane w programy, które już nie są realizowane, czyli program Polska-Rosja, Polska-Białoruś, zostały przeznaczone na programy te funkcjonujące, czyli Litwa-Polska i Polska-Ukraina. Tutaj nastąpiło przesunięcie tych środków, czyli pula środków do podziału jest większa. I oczywiście rozmawialiśmy o priorytetach Unii Europejskiej na obecną perspektywę finansową i naszej specyfice. Zwracam uwagę, zabierając głos, że
No, oczywiście ustalenie tych celów tematycznych, celów politycznych, podziału środków na te najbliższe lata nie do końca odpowiada nam, bo priorytety Unii Europejskiej są znane, to energetyka, która oczywiście nam bardzo leży, ale no, kwestie ten zielonego ładu, infrastruktura błękitno-zielona, to w naszej rzeczywistości, kiedy tej zieleni, chociażby na terenie okolicznych gminy, wraz z parkami narodowymi, jest bardzo dużo, to te priorytety powinny być bardziej elastycznie ustanowione. Ja mówiłem, że inaczej może na zachodzie Europy sprawa wygląda inaczej. Tutaj na wschodzie Polski, nie? Kiedy jest nasycenie tymi terenami zielonymi, jeziorami i tak dalej. No i zobaczymy, jak to będzie wszystko wysłuchane. Mówiłem o oczywiście przesmyku suwalskim, że potrzebujemy jakiegoś specjalnego instrumentu wspierającego rozwój gospodarczy, bo zostali wystraszeni tym przesmykiem inwestorzy, turyści, zresztą o tym mówił również burmistrz Augustowa, starosta Sejneński, wskazywaliśmy przedstawicielom Komisji Europejskiej na te problemy rozwojowe, no i z takim apelem o pomoc, o wsparcie. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, ale ten nasz głos, myślę, że wybrzmiał jednoznacznie. Jest jakaś nadzieja na taki program przyfrontowy, taki specjalny instrument wspierający, poczynając tutaj od Finlandii, poprzez kraje nadbałtyckie i Polskie województwa wschodnie i mamy nadzieję, że te środki dodatkowe pojawią się już wkrótce. W czwartek odsłonięto kartę dotyczącą tegorocznej edycji Suwałki Blues Festiwalu. Czego możemy się spodziewać? Tak, 17. już edycja, w przyszłym roku 18., czyli pełnoletność uzyska nasz festiwal. Tutaj wracamy do tradycyjnego rozwiązania, do ustawienia scen tutaj w centrum miasta, na ulicy Kościuszki i w Parku Konstytucji 3 maja. Dlaczego? W tamtym roku była scena główna ustawiona na suwalskich bulwarach. Zrobiliśmy specjalne takie badanie społeczne, ankiety i widzę, że mieszkańcom przypada do gustu właśnie przebywanie na bulwarach. Większość mieszkańców wypowiadała się pozytywnie, natomiast przedsiębiorcy, biznes no chce powrotu tutaj do centrum miasta, tego bluesa. I ja jako obserwator tego, co się dzieje, zauważyłem też, że ciężar tych wydarzeń jest kierowany na bulwary, a nam pustoszeje centrum miasta, park tutaj Konstytucji i plac Marii Konopnickiej, że miasto tutaj wymiera. Zresztą przyjęliśmy plan rewitalizacji miasta i jeden z zauważonych takich problemów do rozwiązania to jest ożywienie ulicy Kościuszki, szczególnie tej środkowej części ulicy Kościuszki i przeniesienie sceny na bulwar spowodowałoby, że no jest dodatkowy jakiś problem. Dlatego też wracamy, zobaczymy. No chcemy, żeby tutaj to życie w mieście, szczególnie latem, w okresie wakacji, było wszędzie, nie tylko w jednym miejscu. Taka decyzja, festiwal oczywiście rozpoczynamy w czwartek w arenie, czy tym koncertem otwarcia wystąpi znany oczywiście zespół wokalista Zalewski. No i później mocne granie w klubach, w pubach i oczywiście na tych głównych scenach, a wcześniej jeszcze będzie kolejna tablica odsłonięta z poprzedniego festiwalu 16 na ulicy Chłodnej. 300 muzyków na tych scenach wystąpi. No i oczywiście tutaj to będzie to mocne granie. Mam nadzieję, że Aura nam dopisze, że będziemy mogli się świetnie bawić i że do Suwałk zawitają nie tylko fani bluesa, ale również inni, którzy odpoczywają tutaj na Suwalszczyźnie. W przyszłym roku musimy jeszcze ten festiwal wzbogacić, bo tak jak mówiłem, 18 lat minie od jego zainicjowania i mam nadzieję, że zrobimy coś fajnego, coś ekstra. Odlotowe Suwałki Air Show otrzymało tytuł Podlaski Marki Roku. Radni przyjęli uchwałę o nadaniu nazwy lotnisku w Suwałkach, a przed nami też
tegoroczna impreza odlotowa Suwałki. Tak, w bardzo szybkim tempie ta impreza powstaje i już ma taki dobry odbiór i ta nagroda Podlaska Marka Roku będzie odbierana pod koniec maja. Cieszę się niezmiernie, że mieszkańcy Suwałk, może nie tylko mieszkańcy, no tak mocno popierali, bo było głosowanie elektroniczne i prawie 2000 głosów zostało oddane na tę imprezę. Jest to zdaniem tych głosujących najlepsza impreza w województwie podlaskim. W ostatnim czasie mamy Suwałki Blues Festival, teraz są odlotowe te Suwałki, czyli no to wykreowaliśmy kolejne takie mocne wydarzenie w tamtym roku. Gdzieś tam około 20 tysięcy osób wzięło w tej imprezie udział. W tegoroczna edycja, to trzecia, już zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo okazale, z udziałem oczywiście wojska, będą statki powietrzne wojskowe tutaj, może trochę będzie huku na lotnisku, ale myślę, że tych atrakcji nie zabraknie. A fajnie się składa, że Rada Miejska na mój wniosek, a tak naprawdę z inicjatywą wystąpiło Stowarzyszenie Samorządna Suwalszczyzna, reprezentowane przez Jerzego Ząbkiewicza, którego serdecznie pozdrawiam. To on był inicjatorem tego pomysłu, żeby nadać nazwę imienia generała brygady pilota Witolda Urbanowicza naszemu lotnisku. I oczywiście petycja została złożona przez stowarzyszenie, pozytywnie rozpatrzona. No i efektem tej petycji był mój projekt uchwały Rady Miejskiej i ta uchwała ostatnio na sesji została podjęta i chcemy zorganizować taką uroczystość nadania nazwy temu lotnisku właśnie 29 czerwca w dniu Air Show. Wcześniej oczywiście to nastąpi. Musimy jakoś przygotować, gdzieś wyeksponować tą nazwę, ale już mamy pomysł. 2 miesiące czasu mamy na wykonanie i mam nadzieję, że to oficjalne wydarzenie wzbogaci właśnie tą imprezę lotniczą, taką bardzo, bardzo fajno widowiskowo. Bardzo dużo się będzie działo na suwalskim niebie. Inaczej zorganizujemy tutaj ruch pojazdów, miejsca parkingowe. Troszeczkę tam zrobiliśmy już pewnych korekt w układzie drogowym przy lotnisku. Jeszcze zrobimy i myślę, że to tych atrakcji nie zabraknie. Będzie do oczywiście pokazy lotnicze. Będą wystawione statki powietrzne, różne samoloty, helikoptery do wglądu, do przyjrzenia się z bliska, ale również będą atrakcje dla dzieci, dla młodzieży, różne stoiska, no i strefy gastronomiczne. Także tutaj proszę rezerwować już dzisiaj sobotę, 29 czerwca. Zaczynamy od godziny 12, to uroczystością taką właśnie z nadaniem nazwy temu lotnisku, a później przed 15 już fruwamy na suwalskim niebem. Nabory do przedszkoli na finiszu, niebawem matura. Krótko mówiąc, co słychać w suwalskiej oświacie? W zasadzie dobrze. Nie ma tutaj większych rewelacji. Jesteśmy po naborze do przedszkoli i oddziału przedszkoli w szkołach podstawowych. Wpłynęło tutaj 580 wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola. Mamy 108 wniosków mniej, ale 57 dzieci nie zostało przyjętych. Mamy więcej miejsc wolnych. Oczywiście rodzice składają wnioski do tych przedszkoli, które są położone najczęściej albo blisko miejsca pracy, albo blisko miejsca zamieszkania. I tutaj będzie dodatkowy nabór dla tych rodziców nieprzyjętych dzieci. Ten nabór, mam nadzieję, uruchomimy 3 czerwca i że wszystkie nasze dzieci dostaną się do miejskich przedszkoli. Był również przeprowadzony nabór do szkół podstawowych. 811 uczniów, tylu uczniów właśnie rozpocznie pierwszaków w szkołach podstawowych naukę i to jest troszeczkę mniej, przepraszam, więcej, około 50 dzieci niż rok wcześniej. O jeden mniej oddział utworzono w szkole podstawowej numer 7, ale w dziesiątce, w szkole numer 10, dodatkowy oddział powstał, jest
jest to oddział z rozszerzonym programem wychowania fizycznego, pływaniem, bo tam, jak wiemy, jest budowany, odbudowywany basen szkolny i on zafunkcjonuje wraz z nowym rokiem szkolnym. No, oczywiście już maturzyści ukończyli naukę, a wobec tego chciałbym też złożyć najserdeczniejsze życzenia im, żeby matura, która jest przed nimi, wypadła dla nich jak najlepiej, żeby dostali się na wymarzone uczelnie, studia, albo podjęli pracę, bo nie wszyscy przecież studiują, a nauczycielom chciałbym złożyć też słowo podziękowania, wyrazy uznania za edukację naszego młodego pokolenia. No i trzymamy za was kciuki, pokażcie swoją wiedzę właśnie w tym egzaminie maturalnym, egzaminie dojrzałości. Oczywiście tutaj są inne rzeczy, które dzieją się w oświacie, bo to jest już planowanie nowego roku szkolnego i w szkołach ponadpodstawowych, ale tak jak podkreśliłem tutaj, wszystko dzieje się spokojnie, z rozwagą. Przygotowujemy fajne projekty w ramach ZIT-u dla suwalskiej oświaty i dla liceów ogólnokształcących i dla szkół zawodowych. Mamy sporo środków finansowych zabukowanych, zarezerwowanych na ten cel, także no, wszystko wygląda całkiem nieźle. Co z parkingami dla suwalskich żołnierzy? Radni pytali o to na ostatniej sesji. Tak, rzeczywiście rozrasta nam się jednostka wojskowa i w tej jednostce wojskowej niedługo będzie służyło około 1000 osób, żołnierzy. To jest bardzo dużo, jeszcze pamiętam, było ich tam chyba 300 dwa lata temu, a teraz no, dynamicznie ta jednostka rośnie. A wobec tego no, przyjeżdżają na służbę, tak naprawdę przyjeżdżają do pracy żołnierze, bo dzisiaj służba to tak jakby praca wygląda, czasami mają oczywiście ćwiczenia w innych godzinach, na poligonach, ale generalnie stawiają się o określonej porze do jednostki wojskowej. No i tutaj ten dojazd no, powoduje to, że przyjeżdżają osoby i z Suwałk, i spoza Suwałk własnymi samochodami i te ulice, które no były ulicami jakimś tam, gdzie można było swobodnie zaparkować, no w tej chwili są zapełnione właśnie samochodami żołnierzy. I pojawi się problem. I mieszkańcy, i przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność. Dzisiaj przejeżdżałem na ulicę Wojska Polskiego i widziałem, że przy sklepie ogrodniczym wzdłuż tego miejsca do parkingu są ustawione busy, po to tylko chyba, żeby żołnierze tam nie zaparkowali. Widziałem może 10, może więcej pojazdów na parkingu przy parafii Piotra i Pawła. Tam jest parking publiczny, miejsc jest sporo, można tam parkować. No ale oczywiście żołnierze zostawiają swoje pojazdy na tych najbliższych uliczkach, no i robi się problem. I dla mieszkańców, i dla przedsiębiorców. Rozmawiałem z dowódcą jednostki, z pułkownikiem Świderskim, i pułkownik Świderski, dostrzegając ten problem, już zorganizował takie prowizoryczne miejsca parkingowe od strony ulicy Utrata, tam przy tej bramie takiej technicznej, wydzielił takie miejsce, gdzie można zostawić swój samochód, i prosiłem, żeby no, zwrócił uwagę dla swoich żołnierzy, żeby tam parkowali. Oczywiście ja też tam pomogę, bo byłem też tam, pojechałem samochodem, tam trzeba poprawić ten dojazd, tam trochę dziur jest, może Zarząd Dróg i Zieleni własnym sposobem w jakiś sposób poprawi te warunki parkowania tam pojazdów. Jest to teren, na którym docelowo będzie powstał sąd rejonowy w Suwałkach, ale póki co nie powstaje i ten teren może być na to wykorzystany. Ale jak zauważyłem, na terenie jednostki wojskowej jest sporo wolnych miejsc. Jeżeli jedziemy ulicą Wojska Polskiego i po lewej stronie zaraz, jak ten jest wjazd na ogrody olimpijskie, to później jest taka wolna przestrzeń, na którym również mógłby powstać dodatkowy parking. Od strony ulicy Leśnej, tam gdzie Agencja Mienia Wojskowego ma budować bloki, na razie nie buduje, też jest to przestrzeń, która mogłaby być wykorzystywana na parkowanie pojazdów. Także no, trzeba lepiej to zorganizować i prosiłem dowódcę, żeby no, zwrócił na to uwagę,
ale też jeszcze spotkanie trzeba dodatkowe przeprowadzić. No i myślę, że rozwiążemy ten problem. Tradycyjne pytanie na koniec. Co czeka Suwalczan w weekend? Trochę dzieje się, mianowicie w sobotę 27 kwietnia od 8 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji jest międzynarodowy turniej brazylijskiego jiu-jitsu dla dzieci, młodzieży, kobiet i mężczyzn. Później w kawiarence artystycznie o 12 jest takie wydarzenie imieni Teofila Noniewicza. Na torze kartingowym przy zespole szkół numer 6 odbędzie się zbiórka pojazdów, motocykli na rozpoczęcie sezonu motocyklowego i tutaj przejedzie cała ta grupa motocyklistów do Parku Konstytucji 3 maja. Tutaj będzie powitanie, impreza, tak jak zawsze spotkanie i tych pojazdów w tamtym roku było ponad 600. No, widzimy, że coraz więcej motorów mamy w Suwałkach. No i fajnie, że tak się dzieje, pogoda coraz lepsza, można jeździć nie na czterech kółkach, tylko na dwóch, ale zachęcamy do korzystania z suwera, bądź też własnego roweru, bo to jest bardziej ekologiczne. I w Suwalskim Ośrodku Kultury będzie odbywać się taki koncert ogólnopolski chórów dziecięcych. No i tam będzie uroczysta taka gala o godzinie 16, też w sobotę, a w niedzielę na arenie giełda kwiatowa, taka gala. No i tutaj myślę, że mamy ten sezon wiosenny i myślę, że warto udać się do areny i zaopatrzyć się, popatrzeć, no, co można kupić, co można posadzić gdzieś tam w ogródku, bądź na swojej działce. Także zachęcam Państwa do udziału w tych wszystkich wydarzeniach w ten weekend, ale już wybiegnę troszeczkę do przodu. 1 maja mamy tą suwalską majówkę społeczną, obywatelską, czy europejską, z naciskiem na europejsko, bo mamy 20-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej i na Suwalskich i Bulwarach odbędzie się szereg tutaj wydarzeń. Rozpoczynamy od godziny 11:00, tam będzie prezentacja wszystkich NGO-sów, tych organizacji pozarządowych, będą różne stoiska i tak dalej. Wystawa jest przecież już wyeksponowana, 20 lat Suwałk w Unii Europejskiej. No i o 12:00 Oda do Radości w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej, oficjalne otwarcie, koncert naszej Orkiestry Dętej w nowych chyba już mundurach, w nowym wystroju. No i później różne koncerty zespołów i młodzieżowych, i senioralnych, a wieczorem o godzinie 19:00 koncert grupy Mozarta, znana grupa, także warto wybrać się do Soku. Oprócz tego będą różne gry, zabawy, konkursy, będzie można coś dobrego wygrać popisy i popisać się wiedzą na temat Unii Europejskiej. Także serdecznie Państwa zapraszam, majówka 1 maja. To tyle w audycji z ratusza. Pan Czesław Frankiewicz, prezydent Suwałk, dziękuję. Dziękuję, kłaniam się Państwu. Do usłyszenia. Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia. Radio 5.